Prowadnica. Kilka słów. Chciałbym Wam powiedzieć o przygotowaniu właśnie prowadnicy do montażu. Wspominałem na jednym z ostatnich odcinków o wyjątkowym zwróceniu na czystość elementów przylgni. To musi być oczyszczone tak samo zarówno jak i w pilarce, jak i w prowadnicy. Teraz widzicie, to stara już używana prowadnica. Właśnie teraz będę ją montował do huzwarny, właśnie tej, którą naprawiałem, do 346 XP i widzicie, jak mam to wszystko tutaj przygotowane. Przylgnie tutaj to podstawa. Druga sprawa, pamiętajcie zawsze, tak jak wspominałem wcześniej na jednym z odcinków, o oczyszczeniu tych wszystkich kanałów. Tak, one były tutaj też w tym przypadku, gdzie był problem ze smarowaniem, przepchane. Te otwory są bardzo ważne, to one prowadzą, przez nie jest prowadzony olej na prowadnicę i wasz łańcuch. Jak widzicie, ta prowadnica już troszeczkę została, właśnie przez ten brak smarowania w ostatnich chwilach. I zresztą to już jest wypracowana prowadnica. Co? Następna sprawa. Pamiętajcie o wyczyszczeniu tych rowków. Jak widzicie, tutaj jesteście na pewno w stanie dostrzec. Widać elementy wewnątrz. Tak to jest zawsze przeze mnie oczyszczone. Nie ma być tam grama brudu, zanieczyszczeń. Ja wiem, że tam zaraz coś wejdzie, najdzie i tak dalej. Jednakże jeżeli coś robicie, róbcie to dobrze. Ja to oczyszczam właśnie w ten sposób. Można powiedzieć, że co? No powiecie, prowadnica jest gotowa do zamontowania w pilarce. Nic bardziej mylnego. Fakt faktem, ta prowadnica nie jest wymstanie. Jednakże, kiedy wasz łańcuch przesuwa się po prowadnicy, wy przyciskacie to do klocka, na tej krawędzi tutaj wytwarza się drut. Ten drut należy sprowadzić pilnikiem. Możecie do tego użyć pilnika płaskiego, który służy wam do, w tym przypadku do wprowadzania również ograniczników lub zwykłym pilnikiem do oszczędzania łańcucha. Ja robię to w ten sposób, że opieram sobie taką prowadnicę w ten, ani inny sposób i prowadzę w ten sposób pilnik kilkukrotnie. Jeżeli robicie to regularnie, to naprawdę, tak jak widzieliście teraz na filmie, kilka takich przejazdów wystarczy, by pozbyć się takiego drutu. Prowadnica w tym momencie, po takim obszlifowaniu, nadaje się już do montażu i dalszej pracy. Ja już sobie dokończę dalej bez Was pracę nad tą prowadnicą i zamontuję układ tnący. Dzięki za oglądanie. Hej!